Za nami poczwórna rywalizacja Realu Madryt z Barceloną i ciężko podsumowując jej nie wspomnieć o tym, co działo się na boisku, o różnych kontrowersyjnych decyzjach sędziowskich i kontrowersyjnych zagraniach, faulach brutalnych, prowokacjach między zawodnikami. Trener reprezentacji Hiszpanii, Vicente del Bosque rwie swoje sumiaste wąsy, bo powiedz, nie ma drużyny? No, Xabi Alonso powiedział po tym ostatnim meczu, że te relacje, ten więź między hiszpańskimi piłkarzami Realu a Barcelony jest, znaczy już jej nie ma tak naprawdę. Znaczy, trzeba będzie ją odbudowywać na najbliższym zgrupowaniu. I tak się zastanawialiśmy, kto jest większym wygranym, czy Real, czy Barcelona tego wiosennego czwórmeczu. Tak na pewno największym przegranym jest reprezentacja Hiszpanii. Tutaj nie ma najmniejszej wątpliwości, bo tak naprawdę po każdym z tych spotkań dochodziło, tak jak mówiłeś, albo do prowokacji, albo do jakichś brutalnych fauli. Jakoś tak to się ułożyło, że o ile występujący w Realu i Barcelonie Argentyńczycy Angel Di Maria i Leo Messi potrafili przed czwartym meczem serdecznie się przywitać, uściskać. Brazylijczycy Alves i Marcelo też nie mieli do siebie pretensji. Tak Hiszpanie patrzyli na siebie wilkiem już tak naprawdę od drugiego meczu. No i teraz Del Bosque ma duży kłopot, no bo on słusznie zauważa, że gdyby nie świetna atmosfera w Austrii i Szwajcarii, a potem w RPA, to tych wielkich sukcesów reprezentacji Hiszpanii po prostu by nie było. I mówi, że ich nie będzie, jeżeli nie uda mu się odbudować reprezentacji Hiszpanii. I teraz w czerwcu są następne mecze, następne zgrupowanie. Przyjadą piłkarze, no i będzie musiał spróbować jeszcze raz poskładać ten zespół. Hiszpańska prasa zauważyła, że takim jednym z elementów tych kłótni między piłkarzami Barcelony i Realu było to, że po trzecim meczu, pierwszym w Lidze Mistrzów, Sergio Ramos i Alvaro Arbeloa przestali śledzić wpisy Gerarda Piqué na Twitterze. To było dla nich jakby, to jest dla nich dowodem, że jest tam jakiś problem. Ja czytałem wypowiedź Del Bosque, który stwierdził też, że każdego, kto przeniesie te właśnie barcelońsko-madryckie do kadry, tego bezwzględnie wyrzuci z reprezentacji. Pomyślałem sobie, że on musi być szczęśliwy, że Pepe nie jest Hiszpanem, tylko Portugalczykiem. Ale zobacz, jakby tak podsumowując, kto komu co ma do zarzucenia. Oczywiście można dyskutować, czy Real ma prawo czuć się skrzywdzony w tych spotkaniach, ale no, prowokacje były. No, na przykład zobacz, Piqué, który w tunelu krzyczy, wykrzykuje, że zabierzemy wam puchar waszego króla. No, znów wróciły te wątki nacjonalistyczne, których mimo tej rywalizacji, która trwała, jednak nie było w ostatnim czasie. Tak, to ja pamiętam, że w RPA, kiedy Hiszpanie zdobywali Mistrzostwo Świata, to też hiszpańska prasa tak dokumentowała, że to jest drużyna zjednoczona. To jest z jednej strony drużyna zjednoczona, z drugiej strony to jest drużyna, która zjednoczyła Hiszpanię. Tam nie było wtedy podziałów na Katalończyków, Kastylijczyków, tylko była jedna reprezentacja Hiszpanii, której kibicowali wszyscy. I teraz wydaje się, że to przestało istnieć, ale tak. Znaczy nadzieję ma Del Bosque na to, że po przyjeździe, że sami piłkarze są zmęczeni tą rywalizacją. I Arbeloa kiedyś opowiadał, że on, kiedy przyjeżdża na zgrupowanie reprezentacji i nie musi wysłuchiwać pytań od dziennikarzy o rywalizację klubową, to wtedy on oddycha świeżym powietrzem. Być może tutaj też tak będzie, że oni przyjadą zmęczeni i będą chcieli po prostu zapomnieć o tym, co się zdarzyło i jeszcze raz zjednoczyć. No to jest jakaś nadzieja. No, tak samo mówią zresztą piłkarze z reprezentacji, którzy nie grają w Realu i Barcelonie, żeby pamiętali, że najważniejsza dla Hiszpanów jest jednak reprezentacja. No i teraz zobaczymy w sierpniu, w czerwcu, na pierwszym zgrupowaniu, czy Del Bosque uda się tę drużynę poskładać. No tylko z drugiej strony musimy też pamiętać, że nawet jeżeli on ją teraz poskłada, to przecież jeszcze w tym roku mamy tak, dwa razy El Clasico w Superpucharze Hiszpanii,
mecz ligowy, też prawdopodobnie jeszcze w tym roku, no a co będzie przed samymi mistrzostwami Europy, nie wiemy. No ja myślę, że gdyby tak się zdarzyło, co nie jest wykluczone, że znowu wiosną przyszłego roku Real i Barcelona będą grały 4 mecze, no to już wtedy chyba reprezentacja Hiszpanii tego nie przetrwa. Znaczy tam, Del Bosque nie będzie miał też czasu tak naprawdę, żeby drużynę poskładać, bo gdyby teraz był jakiś wielki turniej, to być może on jakoś szybko drużynę by poskładał. Natomiast tutaj piłkarze przyjadą na tydzień, na 10 dni, na zgrupowanie i wyjadą do klubów i będzie od nowa. Wrócą po urlopach i super pochar Hiszpanii. Bo nie wspomnieliśmy jednej rzeczy, że przecież w jednym z tych klubów będzie José Mourinho, który zadba o to, żeby no, te stosunki były takie, a nie inne. Jego bo zobacz, reprezentacji Hiszpanii nie obchodzi. No właśnie. Reprezentacja Hiszpanii go nie obchodzi, obchodzą go sukcesy. Zobacz, że jednak, nie wiem, no Mauricio Pellegrini, czy Bernd Schuster, czy wszyscy poprzednicy jednak na takiej nucie nie grali, nie wbijali w piłkarzy Madrytu takiej świadomości, że zostaliśmy skrzywdzeni przez spisek, przez to, że Barcelona jest faworyzowana. Nie przez to, że jesteśmy gorsi, tamci są lepsi, tylko po prostu no, ktoś o to zadbał, żebyśmy byli wykartkowywani. Zobacz te słynne gesty teraz w drodze z Camp Nou na lotnisko. Cristiano Ronaldo nawet, który... gesty, że zostaliśmy ograbieni, słowa tak samo Casillasa. Pokazywał Mourinho. Casillas też powiedział, że Real został w tym dwumeczu oszukany i ograbiony z finału. Ja sobie tak naprawdę nie przypominam, żeby Casillas używał takich słów. Nawet w 2002 roku, gdy, jak pamiętasz, Hiszpania odpadła w dość dziwnych okolicznościach z Mundialu, no to wtedy Casillas, też po błędach sędziowskich, takich dość ewidentnych w meczu z Koreą Południową, Casillas wtedy nie był zły, był załamany. On wtedy obiecywał kibicom, że ta drużyna osiągnie jeszcze sukces. Teraz te jego emocje są zupełnie inne. Tam jest dużo gniewu, dużo złości. No i Del Bosque musi spróbować to poskładać, natomiast masz rację, że będzie mu ciężko, bo przed każdym kolejnym El Clasico Mourinho będzie zachował się tak samo, znaczy on się nie zmieni. Znamy go od 10 lat, on inaczej prowadzić zespół nie potrafi, pewnie nawet nie, i skoro przynosi te efekty, to on tego nie zmieni, więc Del Bosque ma naprawdę wielki problem i na miejscu bukmacherów to jednak bym jednak obniżył szansę reprezentacji Hiszpanii na zdobycie Mistrzostwa Europy, bo na razie to Hiszpania jest faworytem. No, wydaje się, że każde kolejne El Clasico jej szansę obniża.